Wojciech Sieliński, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku OSOS Tutor. W dzisiejszym odcinku omówiony zostanie zyskujący popularność model pracy polegający na wykonywaniu badań w miejscu przebywania pacjenta w szpitalu, np. w takich miejscach jak SOR czy oddziały szpitalne. Celem prezentacji jest ukazanie możliwości wykorzystania systemu ks Solab podczas realizacji badań w modelu POCT. Plan prezentacji jest następujący. W pierwszej kolejności przedstawimy obecnie funkcjonujące sposoby realizacji badań pod względem miejsca ich realizacji. Następnie omówimy wsparcie KS-Sola podczas wykonywania badań w modelu POCT. Na końcu pokusimy się o krótkie porównanie wybranych modeli pracy. W najbardziej popularnym modelu pracy badania realizowane są w medycznym laboratorium diagnostycznym. Uproszczony proces przebiega w następujących krokach. W pierwszej kolejności lekarz podejmuje decyzję o konieczności wykonania poszczególnych badań diagnostycznych. Następnym krokiem jest utworzenie zlecenia. Później pacjentowi pobierane są materiały niezbędne do realizacji badań. W kolejnym kroku próbki z materiałami badanymi są transportowane oraz dostarczane do medycznego laboratorium diagnostycznego. W laboratorium realizowany jest proces przyjęcia próbek i następuje ich przekazanie na poszczególne pracownie celem realizacji procedur diagnostycznych. Po uzyskaniu wyników, następuje ich autoryzacja przez uprawnionych diagnostów laboratoryjnych. Następnie sprawozdania z badań dostarczane są lekarzom zlecającym. Od tego momentu lekarz ma możliwość podjęcia działań klinicznych na podstawie uzyskanych wyników badań pacjenta. Coraz bardziej popularnym modelem pracy jest realizacja badań w miejscu przebywania pacjenta, tzw. POCT, czyli Point of Care Testing. Przedstawię kroki realizowane w takim modelu pracy. W pierwszej kolejności lekarz podejmuje decyzję o konieczności wykonania poszczególnych badań diagnostycznych. Później pacjentowi pobierane są materiały niezbędne do realizacji badań. Pobrany materiał trafia bezpośrednio do analizatora zlokalizowanego na oddziale szpitalnym w bezpośrednim otoczeniu pacjenta, gdzie następuje realizacja procedur diagnostycznych. Uzyskiwane są wyniki badań, które udostępniane są bezpośrednio lekarzowi zlecającemu realizację badań. Od tego momentu lekarz ma możliwość podjęcia działań klinicznych na podstawie uzyskanych wyników badań pacjenta. Poza standardowym modelem realizacji procedur diagnostycznych w medycznym laboratorium diagnostycznym system KS Solab zapewnia wsparcie podczas wykonywania badań w miejscu przebywania pacjenta, czyli w tzw. modelu POCT w kilku wariantach. Przedstawię teraz Państwu najpopularniejsze warianty modelu POCT wspieranego przez system KS SOLAB. Wariant pierwszy zakłada realizację procedur diagnostycznych w następujących etapach. Identyfikacja pracowników Kierującego oraz wykonującego badanie pacjenta oraz materiału badanego dane zostają wprowadzone bezpośrednio do analizatora, w którym następnie nastąpi realizacja procedur diagnostycznych. Uzyskane z analizatora wyniki dostępne są dla osoby realizującej badanie bezpośrednio po wykonaniu badań. W następnym kroku następuje ich udostępnienie w dokumentacji medycznej pacjenta w systemie szpitalnym KS Medis. Podsumowując, proces przebiega w sposób zauważalnie szybszy niż w przypadku standardowym. Drugi przedstawiany wariant przebiega w następujący sposób. Lekarze rejestrują zlecenia na realizację badań diagnostycznych w systemie szpitalnym KS Medis. Na podstawie zarejestrowanych zleceń system laboratoryjny KS Solab generuje i wysyła dedykowaną listę roboczą dla urządzenia zlokalizowanego na oddziale szpitalnym. Pracownik oddziału wykonuje badania poszczególnym pacjentom za pośrednictwem urządzenia mobilnego w kolejności zgodnej z przesłaną wcześniej listą roboczą. Uzyskane z analizatora wyniki są dostępne dla osoby realizującej badanie bezpośrednio po wykonaniu badań. W następnym kroku następuje ich udostępnienie w dokumentacji medycznej pacjenta w systemie szpitalnym KS Medis. Każdy z wybranych modeli posiada swoje mocne oraz słabe strony. W przypadku modelu POCT mocnymi stronami są skrócony czas od zlecenia do otrzymania wyniku badań, czyli tzw. TAT, Turnaround Time oraz niższe koszty realizacji badań. Natomiast słabymi stronami są fakt, że analizatory pracujące w modelu POCT nie zapewniają realizacji pełnego wachlarza badań diagnostycznych oraz pojawienie się konieczności zaangażowania dodatkowego personelu, powołania koordynatora oraz zespołu wsparcia POCT, co może się wiązać z dodatkowymi kosztami lub obciążeniami dla jednostki. Z kolei mocnymi stronami badań realizowanych w medycznym laboratorium diagnostycznym są dostępność pełnego wachlarza badań diagnostycznych. Oraz pełna i bardziej precyzyjna metodyka realizacji procedur diagnostycznych. Natomiast do słabych stron możemy zaliczyć dłuższy czas pomiędzy zleceniem realizacji badań i otrzymaniem wyników przez zleceniodawcę oraz wyższe koszty realizacji procedur diagnostycznych w porównaniu do modelu POCT. Wybór odpowiedniego modelu pracy jest indywidualny dla każdej jednostki i coraz częściej idealnym rozwiązaniem okazuje się stosowanie Połączonych modeli realizacji badań diagnostycznych, zarówno w medycznym laboratorium diagnostycznym, jak i bezpośrednio na oddziałach szpitalnym w miejscu przebywania pacjenta, z wykorzystaniem wsparcia ze strony systemów informatycznych, takich jak system KS Solab. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Zapraszamy do kolejnego odcinka.